Sexto! Oluś i tatuś! Siemanko! Albo i kolanko. Dziś nowość, której nigdy nie było na kanale. Nie było, ale mów troszkę głośniej. Od firmy Egmont. Wydawca Egmont. Do wszystkich gier macie linki gdzie? W opisie. Oczywiście. Najfajniejszą chyba z tych wszystkich gier, najbardziej jest znaną, jest Papua Grzegorza Reichmana. Papua z wyspy na wyspę. Pewnie w nią zagramy, może zagramy w coś innego, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Opowiemy tak w skrócie, szybciuchem o tych giereczkach, bo są gry pierwsza gra, czyli dla maluszka, który pierwszy raz grę planszową. A wiecie, po co trzeba grać w gry planszowe, a nie tylko na komputerze i na telefonie i na konsoli? Wiesz czemu? Bo bardziej rozwijają co? Tak jest, działają na wyobraźnię, trzeba się więcej pomyśleć i są bardzo zdrowe, więc warto od czasu do czasu. Co mi powiedz na ucho? Nie mówisz, bo nie wiemy, kiedy wstawimy ten filmik. Ale, więc tak. Jeszcze jedną rzecz o Luniu Ponczuniu. Pamiętasz, jak ci robiłem pranka? Mamy tutaj komiksiory. W tych komiksach dowiadujemy się o znanych ludziach. Właśnie, dowiadujemy się, co stworzyli, albo co wymyślili, albo co, jak zmienili postrzeganie niektórych rzeczy. A tu jest 2 plus, no to co mówiłem. No i 8 plus. Są gry, ale poczekaj, Olusiu, bo ja teraz o komiksach, a ty mi 8 plus, 2 plus. A 2 plus 8 to ile to jest? 2 plus 8. No ile to jest 2 dodać 8? Ile to jest razem? 10. No 10, no. Czyli jak połączymy te dwie gry, to będzie gra dla 10-latka. Oczywiście żartuję, ale wracając. I teraz tak. Będzie konkurs. Tutaj. Na to oto będzie będą dwie nagrody. Dla jednej osoby starszej. O super znanych postaciach, które pomogły i zmieniły świat. A druga dla młodszych. Dwie części Smurfów. I wiecie co jeszcze? I na tych w tych komiksach złożymy swoją dedykację i się podpiszemy. Będzie nasz podpis, żeby miały troszeczkę może większą. Może nawet kiedyś stworzymy swój klep. Sklep. Tak jak różni youtuberzy. Tak jak różni, ale to jeszcze nie wybiegajmy tak daleko. Przyszłość. Okej. Okay. Jakieś, nie wiem, jeszcze około 10 tysięcy i może założymy. No, myślę, że żeby założyć sklep, to byśmy musieli mieć 100 tysięcy. Subskrybentów. Dobra, wracając. O konkursie dowiecie się wkrótce, co trzeba zrobić. Będzie on w miarę szybki, trwał tydzień czasu. Dwie nagrody, a zaraz powiem co. Dobra, teraz tak. Mamy gry tak zwane podręczne, które są idealne na wyjazdy. Ta nie jest podręczna. Bo je łatwo schować do walizeczki i plecaczka i na wyjazd. Mamy tak, kaczki, plaża w kartach. Kto się okaże najfajniejszą kaczką na plaży? Gracze zagrywają swoje karty, żeby uzyskać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Pierwszy gracz, który pozbywa się wszystkich kart z ręki, zgarnia masę punktów. Druga, i ta gra jest od lat. 8 plus, czyli 8 powyżej coś. Druga, Chris Cross. Kiedyś byli tacy piosenkarze Chris Cross, dwóch braci i oni wszystko zakładali odwrotnie na siebie. Czyli spodnie przód zakładali na pupę, a tył na przód. I tak samo z koszulkami, wiesz? Wszystko na odwrót zakładali. I mieli taką piosenkę. Jump, tylko piosenkę jump. Już nie pamiętam, jak to leciało. Nieważne. Okej. Okay. Tu mamy dwie gry. Tu w kości. Poczekaj, tutaj są jakieś. Chris Cross to nowa gra Reina Kinzili, która do czerwoności rozgrzeje twoje szare komórki. Czyli szare komórki. Dzięki prostym zasadom jest idealna, by zagrać zarówno z dziećmi, jak i z seniorami. Rzuć kostkami, wpisz symbole do
diagramu i zdobądź jak najwięcej punktów z każdej linii. Takie gacie. Okej, okay. Dobra, to mamy podręcznik. Podobne w sensie, że się też wpisuje, ma kółka, ma hasztagi. O, ma, hasztagi. Ma też krzyżyk nawet. Ma krzyżyk, ma kreseczkę, ma trzy kreseczki. Pewnie trzeba układać z tego wzór. Dobra, jeszcze superowska jest ta gra. A, w ogóle o wszystkich tych grach, jak chcecie zobaczyć, o co dokładnie mi chodzi. Macie też link w opisie. Znaczy link w opisie jest do gier, że można je kupić, ale też na YouTubie zapraszamy do Egmont.pl, mają swój kanał, gdzie wyjaśniają wszystko, o co chodzi w tych wszystkich grach. Bo Basia w Zoo zapowiada się rewelacyjnie i ona jest, słuchajcie, od 4 do 104 lat. Wiesz? I ma tam, jak dobrze pamiętam, 3 chyba rodzaje gier. Można zagrać ją tak, albo jeszcze inaczej. Okej. Okay. Ile trzeba mieć lat, żeby w to zagrać? No 4. Bo ja wiem, że 100 właśnie to idę. Nie, no od 4 do 104. Czyli możesz zagrać ty, twoja babcia, prababcia, prababcia. Bo tylko prababcia ci żyje, bo prababcia ci nie żyje niestety. Okej. Okay. I tu oczywiście o tej grze, co mówiliśmy, pierwsza gra dla maluszków. Więc jest super rozkład, jak ktoś skończy 2 latka i pierwszy kotę za płoty. Rzuć kostką, strzałka pozakazuje, które zwierzę możesz zebrać. Pewnie uczy o zwierzątkach i o tym, co jedzą. Dobra, to co, przełączamy. A, powiem dalej a propos konkursu. A, B. C, D, E, F, G, H, I, J. A, I, J, K, L, L. L, M, B. Dobra, poczekaj, bo teraz powiem. Uwaga. Konkurs polega na tym, że pod filmikiem będzie przyczepiony temat, czyli post taki, czyli coś napiszę, napiszę konkurs i w tym, tam w odpowiedzi wpisujecie tylko jakieś zdanie, musicie połączyć hasło Oluś i Tatuś i Egmont. Na przykład Oluś i Tatuś, fajne chłopaki, kupują w Egmoncie nie tylko zwierzaki. Olek, ale kochanie, nie przerywaj, bo teraz ważną rzecz mówię. Wiem, że trochę cię to nudzi, ale a propos konkursu. Czyli jeszcze raz. Będzie przypięte pineską. Temacik pod filmikiem. Które będzie napisane konkurs. I tam pisujecie swoje jakieś zdanie, w którym muszą się znaleźć Oluś, Tatuś i Egmont. Albo Egmont.pl. I najfajniejsze wybiorą widzowie. To zdanie, które będzie miało jak najwięcej łapek w górę, czyli 2 zdania, dostają oto te komiksy z naszymi autografami i małą może dedykacją. Prawda, Lunio Ponczuniu? I nie zapomnijcie o łapkę w górę. No właśnie. Jak wbijecie. I o subskrypcji. Wbijecie łapki w górę pod tamtym filmem ostatnio. No. To. W końcu wam się może gdzieś wyświetli tu. A tu, ja wiem o którym mówisz, no. To. To tam mieliście wybić. Tak. Ten. 345 łapek albo 400 i nagrywam z akwarium. Ale teraz nie o tym. Teraz o Papua. Dobra, szybko otwieramy, bo szkoda gadania, ale powiedz, bo nie powiedzieliśmy co. Łapki w górę. Subskrypcje i dzwoneczek, ding, 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 ding. Żeby was nic nie ominęło. Zaraz przełączymy kamerkę, ale fajniutkie jest to pudełeczko. Papua. Okej, okay. W tej grze, już zacznę wam mówić, chodzi o to, żeby budować mosty, łączyć wyspy. Jest instrukcja. Tu jest plansza, na której stawiamy pionki. Nie patrz tu, nie patrz. Tu jest plansza, na której pionki. Tutaj są deseczki do budowy mostów. A tu są mosty, tu są wyspy, które trzeba połączyć. Zaraz przyłączymy kamerkę i zagramy na jednym razem. To też wytłumaczę. To jest, żeby ułatwić, jak gracie z maluszkami, z mniejszymi. Losuje się którąś wyspę, która stawia się na niej wulkan i nie trzeba ją połączyć. Bo chodzi o to, że żeby połączyć dobrze wszystkie wyspy. Zaraz wracamy, bo musimy to rozłożyć, a tych możliwości, zobaczcie, jest tyle od groma, są dwustronne, bo jest wersja
dla maluszków, czyli mniejszych, łatwiejsza, i wersja dla starszych, bo jest A, I i B1, czyli A jest trudniejsza chyba, czy B, nie pamiętam, musimy, zaraz sprawdzę. Okej, to zaraz wracamy, Oluniu, do zobaczonka. No i jesteśmy, niestety musimy nagrywać jeszcze raz, bo wiecie, co się stało? Co się stało, Olusiu? Kamera się przechyliła. Przechyliła, my zaczęliśmy grać, a tu się okazało, że nic nie widać, jak gramy, układamy. Okej, to jeszcze raz powtórzę, chociaż nie wiecie, że powtarzam, ale mówię wam, że powtarzam. Tu jest tak, początek. Rozstawiamy grę, znaczy planszę, na której są miejsca, gdzie idziemy w zależności od zdobytych punktów. Ja jestem żółty, Oluś jest fioletowy. Na tym są jeszcze dodatkowo żetony, które zdobywa się, jeżeli ktoś jako pierwszy połączy wszystkie wyspy, prawda? I jak połączy wyspy, krzyczy co? Papuga. Nie papuga, papuła! Papuła, nie papuga, ty papugo. Okej, okay. Żeby połączyć wyspy, mamy oto takie mościki, drabinki, którymi trzeba połączyć. Zagramy wariant prostszy, to jest, jak są mniejsze dzieci, kręcą tym, wybiera się tutaj, są różne wzorki, jak nie jakiś zwierzątek albo motyli, czyli owadów. Jest jaszczurka, jest żółw. I co tutaj jest jeszcze? A, i rybka. I Oluś zakręci. Poczekaj, poczekaj, ale cichutko. Jak Oluś zakręci i wypadnie któryś z tych wzorków, szukamy go na naszej mapie i stawiamy wulkan. A jak wulkan jest, no to na tą wyspę się nie wchodzi, bo wulkan grozi wybuchem i może coś się nam zdać. Prawda? Więc już nie musimy łączyć czterech, wystarczy trzy i krzyczymy wtedy papuła. I zdobywamy punkty i zbieramy żeton. Są dwie wersje mapy. Jest tutaj w rogu literka A. To jest łatwiejsze, zwykłe, a B trudniejsze, bo na wodach pojawiają się wulkany, przez które nie można przechodzić. Okej, okay, Olusiu, zalosuj. Wylosowałeś rybkę. Jeszcze raz? Dobra. Bo wtedy wylosowaliśmy rybkę, żeby było... O, motylka. Czyli wykluczamy wyspę z motylkiem. Czyli przez nią już nie będziemy musieli przechodzić. Zrobię to razem z Olusiem, żeby było łatwiej, bo gra jest od lat 8, a Oluś ma 6. 8 plus, od 8 plus. Od 8 plus, czyli 8 wzwyż. A Oluś ile ma lat? Oluś ile ma? 8 plus. Oluś ma 8 plus, a ja myślałem, że 6 plus. Dobra, Oluś ma 6,5, więc co? A i do tego jest jeszcze taka czaderska kosteczka, trójkątna, którą Oluś rzuca i wy... Numer na kostce mówi nam, od którego miejsca zaczynamy na mapie. Olusiu, rzucaj. Ponczusiu. No dawaj, dawaj. Hop. Wypadła dwójeczka. To, co jest na dole, widzicie, to jest dwójeczka. Ale no dobrze, zrzuć jeszcze raz. Bo znowu, bo tak jak tłumaczę, graliśmy, ale się źle nagrało. Musimy to powtórzyć. Hop. Czwóreczka. Czwóreczka, szukamy na mapie czwóreczkę. Startujemy od tego. No myślę, że łatwiej by nam było od dwójeczki, ale chciałeś czwóreczkę, proszę bardzo. A wtedy mieliśmy trójkę, a nie czwórkę. Może, nieważne. Okej, okay. Dobra. To zaczynamy od czwóreczki i musimy połączyć te raz, dwa, trzy wyspy. Uwaga, let's go, czas start. I wtedy ja też składam. I na przykład jak grają cztery osoby, to one też składają i pierwsza, która złoży, krzyczy papuła, zdobywa 4 punkty, plus wybiera żetonik, ten żetonik zabiera do siebie i na koniec go otwiera i dodatkowe punkty. Punkty są też jeszcze na planszy, której przechodzimy, tak? Okej, okay, Oluś, let's go, czas start, łączymy. O czwóreczki. No musimy przejść tu, a może najpierw tu przejdzie, a nie, tędy nie przejdziemy. Nie, tu nie przejdziemy, musimy iść dookoła, wiesz? No zobacz, czy tak? O, widzisz, jest dobrze, bo już przeszliśmy całą tą, możemy skręcić, albo, bo do której chcesz iść, tu czy tu? Ciężka sprawa, ja myślę, żeby iść najpierw do tej, czyli inaczej, zróbmy tak, prosto. Teraz trochę tak skręcanie. Tak skręcanie, ale to w złym miejscu, bo tu skręcimy na wyspę, tu skręcimy na wyspę, widzisz, a przez wyspę nie można przejść, czyli musimy... Jeszcze, to ja bym jeszcze zrobił to tak.
O, tak. Tu połączył jeden. Zobaczymy. Bo może nam nie wyjść, bo może nam zabraknąć części, bo to jest dość trudne. Tam jest 13. 13 liczyłeś? I tak liczyłam. Teraz tu. Tato, co ty robisz? I tu mamy tą połączone. Zobaczcie, tu. Teraz musi. No, ale patrz, teraz użyj jeden i już jest połączone następne. A teraz musimy. Musimy połączyć. O, może być tak. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Umodelnił. Teraz połączymy tu. Jeszcze jedna wyspa. No nie, chyba nie uda się. Chyba się nie uda. Czekaj, może tu. Tak. I tak. I nie, i wtedy nie. Czekaj. Tu. Zobaczcie, tu nam brakuje, żeby to prze... O, masz? Nie, to jest... Jest! Udało się! Co krzyczysz? Papuła! Papuła! Połączyliśmy trzy wyspy takim torem. Ja wam podniosę. Oluś ja porusza się o... 15 dodatkowych. Nie 15, widzicie? Udało nam się połączyć wszystkie. Czadersko. 15 dodatkowych. Gra się w 8 rund w całej grze. I potem oczywiście punkty się zapisuje. Teraz zdobyliśmy 4, bo prawidłowo są 4 wyspy, ale jedną mamy ułatwioną, bo jest wariant pierwszy, czyli przesuwamy się raz, dwa, trzy, cztery. Oluś losuje i wylosował, później się to odkrywa, trójeczkę, czyli ma już ile punktów? 4 plus 3. Ile to daje nam punktów? 4 plus 3. No nie. 7. No właśnie, co tak długo? 7, ma 7 punktów, a hipotetycznie ja bym, bo jak on krzyczy papuła, to osoby, które układają, odkładają mościki i nie mogą więcej złożyć i hipotetycznie ja złożyłem jedną. I dostaję tylko jeden punkcik i jestem daleko w tyle za Oluniem Ponczuli. Ok. Map jest odgromaj ciut. Grać można w 4 osoby, jest super osko. Zapasowego. To nie są zapasowe, to każde inne. Na każdej inaczej są umieszczone mapy. Znaczy wyspy. Wiesz? Jest wiele wariantów. O, Olusiu, zapraszamy do Egmont. Egmont po polsku. Egmont po polsku. Zapraszamy w opis pod filmikiem. Tam pod tym filmikiem są linki do wszystkich tych gier, które tutaj wcześniej oglądaliśmy i przed chwilą też graliśmy. Czyli na przykład kaczuchy, criss-crossy, Basia w zoo. Ale oprócz tego Egmont wydaje też superowskie, odlotowskie komiksy i nie tylko. Więc wpadajcie do nich. A te komiksy są do wygrania. Przypominamy. Tak, Oluniu? Jest konkursik, w którym trzeba co? Pod filmikiem jest przyklejony taki pościg przypięty. Czyli napisany jest konkurs i tam piszemy tylko i wyłącznie zdanie, w którym musi znaleźć się Oluś i tatuś oraz Egmont. Musimy to połączyć, tak jak powiedziałem. Wymyśl jakieś zdanie z Oluś i tatuś i Egmont. Egmont daje Olusiowi i tatusiowi gry. O, widzicie, jakie proste, ale musi być coś weselszego. Oluś i tatuś to fajne chłopaki, wpadają do Egmont i zbierają tam zygzaki. Okej. Okay. I pod każdym wygrywają dwie osoby, bo są dwie wersje do wygrania. Po dwa komiksy dla jednej osoby. Wygra ta osoba, która będzie miała najwięcej łapek pod swoim zdaniem, tak? Czyli musicie wspomóc się rodzinką, znajomymi, żeby wchodzili, oglądali oczywiście filmik, dawali łapki w górę i łapki pod waszym komentarzem w konkursie. I konkurs, pamiętajcie, zdanie o Olusiu, tatusiu i Egmont. Okej, nie zapominajcie o czym? O łapkach w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Din, 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 din. Okej, okay. Superosko, odlotosko. Oluniu, Ponczuniu. Oluniu, Ponczuniu. Piątkiem. A dzisiaj wyłączasz piątkiem, ale powiedz mi, co będziemy zaraz chyba grali w to dalej, nie? Fajna gra jest. Zagramy. Myślisz, że to będziesz sobie poradził? Tak, piątek. Piątek, dobra, ale powiedz jeszcze łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i subskrypcja, dzwoneczek. Pamiętajcie o konkursie? Lajkujcie, łapkujcie, zaglądajcie też do Egmont. No to leć, tu musisz lecieć, tu.
Uuu.